Cześć, z tej strony Dobry Stikła. W tym krótkim materiale chciałbym wam pokazać w zasadzie dwie, chciałbym opowiedzieć wam o dwóch funkcjach, ale pokażę w praktyce jedną tylko funkcję nową Microsoft Edge przeglądarki, bo druga u mnie nie działa, albo ja nie umiem jej włączyć. Pokażę wam tylko jedną, a opowiem o dwóch. Przechodzimy do tematu, żeby już ten film nie był za długi, bo nagrywam go drugi raz. Bo mi się coś skasowało. Dobra. Otworzyłem, przejdźmy do strony Google, żeby tutaj żadnych reklam nie pokazywać. Tutaj tych wiadomości na filmie. Nie. Bardzo wolny internet dzisiaj u mnie działa, nie wiadomo czemu. Ja niczego nie pobieram w tle. Ale dobra. No, jako co to się włączyło? Chciałem Google włączyć, normalne. A jak gra mi się włączyło? O, dobra. No, może pisałem Allegro i dobra. I włączyłem Allegro. Dobra, jestem na stronie Google. Co chciałbym wam pokazać? Chciałbym pokazać w praktyce jedną funkcję. Mianowicie tutaj w menu mamy nową opcję. Podstawowe informacje o przeglądarce. To jest nowa funkcja. I co my tu mamy? Takie rzeczy jak oszczędzaj baterię za pomocą trybu wydajności. To możemy sobie włączyć tryb wydajności, to jest fajna rzecz, jak masz laptopa. To dzięki temu będzie ci oszczędzało baterię. Jak sobie to aktywujesz, to będzie ci tam oszczędzało wydajność procesora i tak dalej. Ja tego w praktyce nie testowałem, bo ja nie mam laptopa, nie? Więc ja się na ten temat nie wypowiem. Dalej mamy uśpione karty. Co to są uśpione karty? Uśpione karty po prostu są uśpione względem innych, czyli nie pobierają RAMu, czyli nie są aktywne względem innych, czyli po prostu nie działają, tak aby są zahibernowane. O. Tak, abyś zminimalizował program jakiś. W skrócie, nie? No. Tyle. Nie będę przedłużał, bo tu sobie możesz kliknąć. Czekajcie, bo muszę zatrzymać. Dobra, jestem z moim powrotem. Czasami będę musiał tak przerywać, bo tak to sobie mam, nie? Dobra. No, możesz sobie tutaj kliknąć wydajność kart i tutaj ci sobie będzie monitorowało wydajność. Na szczęście mam jedną kartę otwartą, nie? Jakbym miał więcej otwartych stron, to mi się pojawi taki fajny wykres. No teraz już on, teraz wam kurczę nie pokażę tego, bo jak ja nagrywałem poprzednio, bo jestem przynajmniej w dobrej kondycji. Poprzedni raz jak ja nagrywałem ten film, to był taki fajny wykres. Taki fajny wykres kołowy, takie naprawdę fajnie to wyglądało, nie? No. Zajętość RAMu tam była pokazana i tam tego typu sprawy, nie? I tu jest opisana. Kontynuuj przeglądanie, a my będziemy śledzić karty, których nie używasz i uśpimy je, aby zaoszczędzić zasoby, lepszą szybkość i czas reakcji, no, żeby po prostu komputer lepiej ci chodził, nie? No, jak włączysz to oszczędzanie baterii, no to ci się to będzie działo. No, a pod spodem mamy bezpieczeństwo, bo ta pierwsza sekcja to była właśnie ta sekcja wydajność, a pod spodem mamy bezpieczeństwo, to tutaj mamy informacje na temat bezpieczeństwa, ochrona przeglądania,
przeskanowane witryny 538 i przeskanowane pliki do pobrania. No, w moim przypadku, nie? Nie przeskanowało jeszcze 0, a przeskanowane witryny 548, nie? Ale tutaj mamy jeszcze menu. I co my tu mamy? Zarządzanie podstawowymi ustawieniami przeglądarki. No to tutaj otworzymy nam te ustawienia przeglądarki. No to do ustawienia przeglądarki mamy. I ukryć przycisk podstawowy. Podstawy przeglądarki na pasku narzędzi, nie? No to możemy ten przycisk ukryć, żeby on był niewidoczny, nie? O, podstawowe jeszcze informacje, nie? No, nic szczególnego, nie? Taki dodatek, nie? No, jeszcze tutaj mamy przyciski na dole. Możemy sobie polubić te dane i dyslajkować. Jeszcze tu mamy jeszcze dodatkowe menu. Zmienić ustawienia zabezpieczeń i dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie, nie? No i jeszcze tutaj mamy dwa przyciski do góry, tu. Odetnić, odpiąć podstawowe informacje, czyli po prostu, żeby można było to okienko przesunąć sobie w inne miejsce i po prostu zamknąć okienko jeszcze możemy, nie? No, nic więcej tutaj nie mamy. Jeżeli będziesz przeglądał sobie internet, to będziesz miał tutaj informacje na temat skanowania witryn z całego świata, nie? Czy tam i tak dalej, nie? No, taka ciekawostka. A druga rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć, ale u mnie ona nie działa, ona jest chyba niedostępna u mnie, to no niestety już wam nie pokażę, bo ten zrzut ekranu u mnie się już nie pojawi, bo po prostu co nowego w Microsoft Edge, nie, taka strona, że przeglądarka Microsoft Edge została uaktualniona. Nie wiem, czy to się da jeszcze raz wywołać. Chyba, że w historii przeglądarki jest. Nie, podzielony ekran. Że można otworzyć jedną stronę, nie, dwie strony na jednej karcie, o. Ale u mnie to nie działa, u mnie jest to niedostępne. Sprawdzałem to na Microsoft Edge dla Linuxa i Microsoft Edge dla systemu Windows. Także, jak ja nagrywałem ten film poprzednio wam, nie? Także w praktyce wam tego nie pokażę. U mnie to jest niedostępne, niestety szkoda wam, szkoda, bo fajnie to wygląda. Dwie strony na jednej karcie. Ty po prostu możesz sobie Facebooka otworzyć i jakiegoś Worda, nie? Albo na przykład, nie wiem, YouTube'a i jakiegoś Twittera, nie? Albo jakiejś innej strony, nie? No, fajnie, bo chętnie bym z tego skorzystał, bo ja z internetu dużo korzystam. Z mediów społecznościowych zwłaszcza, nie? No, muszę znowu przerwać. Jeżeli chodzi o te podstawowe informacje o przeglądarce, no to możemy sobie tutaj w to menu wejść, jeszcze zarządzać podstawowymi ustawieniami. I tutaj mamy system i wydajność i tutaj mamy jeszcze optymalizm wydajność, nie? I tu mamy wszelkie ustawienia. Tryb wydajności możemy właśnie włączyć. Poprawę środowisko grania, na ten temat się nie wypowiem, bo ja nie gram w przeglądarki, w gry przeglądarkowe, więc się nie wypowiem. Oszczędzaj zasoby dzięki kartom uśpionym, no to są te karty uśpione właśnie. Możesz te karty uśpione, gdy to jest włączone, nieaktywne karty przejdą w stan uśpienia po określonym czasie. Ten czas tutaj sobie możesz ustawić. Tak, zanikanie kart uśpionych, czyli żeby te karty były takie wyszarzone. No i jeszcze tutaj mamy zarządzanie tam wydajnością.
czujnik wydajności, nie? Możesz sobie jeszcze, gdy to jest włączone, przeglądarka wykrywa problemy z wydajnością kas i zaleca działanie, gdy jest działanie, aby je rozwiązać. No to dodatkowe jeszcze jakieś tam opcje, nie? No to takie ustawienia jeszcze tu mamy. No ale ten podzielony ekran, jeszcze jakbyś chciał wam pokazać ten zrzut ekranu, to bym musiał wejść sobie w tą historię przeglądarki, zatrzymam to nagranie, znajdę w historii przeglądarki, o ile takie coś jest, nie? I może wam pokażę ten zrzut ekranu, nie? I dobrze wrócę. No mamy, widzicie, to jest to, ten cały podzielony ekran. Jednocześna praca nad dwoma zadaniami. Na dwóch równoległych ekranach, na jednej karcie. Przeglądanie za pomocą przeglądarki Microsoft Edge, aby zwiększyć produktywność i wydajnością, wielozadaniowością, tak? No. No, to jest jakiś błąd. I wydajnością wielozadaniowość. No, to jest jakaś literówka, chyba. Jeszcze raz. Jednoczesna praca nad wieloma zadaniami na dwóch równoległych ekranach na jednej karcie. Przeglądania za pomocą przeglądarki Edge, aby zwiększyć produktywność i wydajniejszą wielozadaniowość. No, to jest jakaś, to coś nie pasuje. No, ale mam nadzieję, że rozumiecie. Tu możecie sobie podzielić ekran. I na pasku adresu powinna być taka tutaj niebieska ikonka. Tu, w tym miejscu, tu gdzieś. Obok ikonki ulubione i tutaj obok ikonki czytania na głos. Ale tutaj ja tego nie mam. O, i tu powinna się podzielić ta karta. I tutaj jest opcja wypróbuj teraz i tu jest napisane jak z tego korzystać. Aby wypróbować opcję podziel ekran, wybierz pozycję podziel ekran na pasku adresu lub zaznacz i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy łączy, a następnie wybierz pozycję otwórz łączy lub otwórz łączy na podzielonym ekranie. No to otworzyłem właśnie sobie za poprzednim razem, jak nagrywałem film. Właśnie sobie Google i tutaj miałem grafika, jakiś link po prostu, jakikolwiek. I tutaj powinno być. Otwórz łącze na podzielonym ekranie. Jak widzicie, tutaj nie mam takiej opcji. Otwórz link na nowej karcie. Otwórz link w nowym oknie. Otwórz link w nowym oknie Intrivet, nie? A już w nowym, na podzielonym ekranie nie ma. Chyba, że to jest ta sama domena. Dlatego takiej opcji nie ma. Nie? No właśnie. No trudno mi powiedzieć, a Gmail to też będzie ta sama domena, bo to jest Google i to jest Google. Więc trudno mi powiedzieć teraz. No, bo teraz nie mam tutaj linka dla tego. No, z innej strony. No. Jak ja otwieram inne strony, to też wszystko, linki, nie ma takiej opcji, więc po prostu u mnie ta opcja nie działa. Więc tak to wygląda. Na innym systemie operacyjnym, takim jak KDE Linux, KLinux, nie? KUbuntu, też to sprawdzałem. Zaktualizowałem przeglądarkę do najnowszej wersji. Tam mam kernela wersji 6.2, nie? Czyli najnowszej wersji, chyba z tego co wiem.
i tam też, ta opcja jest niedostępna. Także albo to jest aktywowane na poziomie serwera, czyli z czasem, nie? Hurto, nie jest tak, że każdy ma to od razu, tylko z czasem to mi się pojawi. Jeżeli tak będzie, to filmu już nie będę robił, nie? Tylko po prostu zrobię posta na karcie społecznościowej, zrobię kilka zrzutów ekranu, nie? Pokażę wam, jak to działa. A są alternatywy. Po prostu możesz sobie zrobić tak na Windows, nie? Okienko. O, tutaj mam OBS-a, ale możesz sobie zrobić nowe okno Edge'a. O, i drugie okienko sobie zrobić tak. I inną stronkę sobie otworzyć, na przykład, nie wiem, WP. I też tak mieć, nie? Czyli po prostu dwie strony na jednym monitorze też. Także, alternatywy są. Także, do tego rozwiązania, do tego podzielonego ekranu. Także na Ubuntu to też tak jest. Też tak możesz zrobić. Ja wam to właśnie nagrałem. Na Windows to takie podzielenie ekranu na pół przez dwa okna. I na Linuxie też tak podzieliłem przez dwa okna. Bo KDE to obsługuje, GNOME to obsługuje i XFCE chyba też to obsługuje. Takie dzielenie okien na pół, nie? Na monitora przez okna, nie? No, to byłoby tyle. Także będę się z wami żegnał. Z tej strony był Dawid Swikła. Premiera materiału będzie we wtorek, bo ja chcę rozdzielić to w czasie, gdyż w czwartek ja mam rodzinną imprezę. W weekend może tego tygodnia następnego może mnie nie być na kanale. Dlatego ja chcę to tak nagrywać. W niedzielę to ja wam nagrywam i udostępnić to chcę we wtorek. I chcę to rozłożyć w czasie, tak żebyście coś mieli na kanale. Nie? Żeby coś było jednocześnie, ale też żeby po prostu takiej przerwy nie było na kanale dłuższej, nie? Rozumiecie, o co mi chodzi. No, dobrze, nie wydłużam. Z tej strony był Dawid Cukła. Pozdrawiam wam wszystkich. Cześć.